robisz? Mateusz zrobił lalkę. Tu jest malowany śmieszek. A tu jest duch, proszę sfilmować ducha. Jak oczy się świecą, Adrian zrobił. Dlaczego wybrałeś grupę plastyczną? Bo lubię rysować. Tak? To jest bardzo ostre narzędzie. Do czego służy? To cięcia patyk. Zaraz ci pokażę, patrz. Ona jest drzewo dzieci, nie? Ładne. Co to jest? Anime tortury. Aha. A to jest my. Dobra, to co mamy, to idziemy. Bardzo ładne. Dzień dobry, nazywam się Pani Frankowska. Teraz wchodzimy na dół do grupy aktorskiej i muzycznej, aby zafilmować to, co oni robią i co robili przez najbliższy tydzień. Jak masz na imię? Livia. A jaką rolę pełnisz w spektaklu? Gram rolę Kopciuszka. A możesz to zaprezentować przed kamerą? Raczej nie. Co było dla ciebie najfajniejsze? No potem jak tańczymy w tym kółku i one się stają moimi koleżankami. A możecie nam zaprezentować ten taniec? No możemy. Nie ma... No to w tylu. Są tu też twoje koledzy, koleżanki ze szkoły? Tak, jedna. Nazywa się Inga. A jeździ tutaj w okolicy? Tak. W drugim rzędzie. A mogę ją poprosić na chwilę? Oczywiście pójdę po nią. Tu jest Inga, chodź. Do kamery musisz go. Masz tu przyjść. Chodź, musisz. Nie wstydź się, chodź. Co robisz w spektaklu? Jestem pajacem. Możesz nam coś pokazać na scenie? Dobra. Ja gram złośliwą staruchę. Moją babcię. Sama wybrałaś się rolę, czy ktoś ci... Tak. A dlaczego akurat staruszkę? Nie wiem, tak przypadkowo wypadło w czasie improwizacji z kapeluszami. Co to ma być? Ja się pytam! Co pani robi w teatrze? Oj, człowieku, długo by to opowiadać. No. A ile pani ma lat? Kobieta wiek się nie pyta. Przepraszam najmocniej. Nic nie szkodzi, tylko żeby mi się to więcej nie powtórzyło, młody człowiek. Drzewo dzieci wziął się z improwizacji naszych w Teatrze Cieni. I z jednego ze scenariuszy, gdzie dziewczyna wymyśliła taki tytuł Drzewo Serc. No i ponieważ dzieci łączą się w cieniach w jeden taki wielki pień, a gałęzie to są ręce, więc jest to taki bardzo symboliczny tytuł, bo on mieści dużo po prostu. To, że jesteśmy tu razem, to, że rośniemy. Drzewo dzieci jest złożone z etiud dzieci i z pomysłów, które zrodziły się w trakcie naszej pracy i podczas malowania. Częściowo są to pomysły plastyczne dzieci z grupy scenograficznej. Bardzo dużo jest pomysłów naszych takich teatralnych,
które się rodziły w trakcie improwizacji, bo mamy za sobą kilka dni improwizacji i ten scenariusz tak powstał. Trudna jest praca z dziećmi? Nie, myślę, że ta praca nie jest trudna, natomiast ja myślę, że wy się bardzo zmieniliście. Przez ten tydzień bycia w teatrze myślę, że jest to o tyle fajne, że zamieniliście się w prawdziwych ludzi teatru. Jesteście aktorami, scenografami, muzykami. Ja myślę, że główną rolę grają dzieci po prostu. To tutaj nie ma głównych ról. Oczywiście pojawiły się takie postaci, które, no jest błazen, jest policjant, jest złodziej, jest właśnie ta stara babcia tutaj, która udzielała wywiadu. Są jakieś takie dziewczynki, które się zagubiły w takim świecie fantazji, jakieś takie baletnice. Pojawiają się różne ciekawe postacie, które wychodzą z waszej wyobraźni, ale nie ma głównego bohatera. Myślę, że jeszcze nie wiemy, jeszcze tydzień ciężkiej pracy przed nami, także myślę, że to jeszcze nie koniec. Zobaczymy, zapraszamy na generalne i wtedy dowiemy się, o czym jest spektakl do końca. A kiedy jest premiera? Premiera jest w niedzielę 16 sierpnia o godzinie 15. Dziękuję bardzo.